Siema, siema, widzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku codziennych odcinków. Jeżeli dalej chcecie codzienne odcinki, to codziennie zostawiajcie lajki, wy ciule głupie. A tak na serio, to zapalmy dzisiaj znicz. Zapalmy znicz, bo prawdopodobnie to jest chyba pierwsza drama tego roku. Drama, która jest poniekąd w sumie smutna. I 2021 na YouTubie polskim troszeczkę smutno się zaczął ze względu na to, że Masno się skończyło. Jedni mówią, że został zbanowany i przez to ich nie ma. Drudzy mówią, że przez to, że i tak chcieli zamknąć. A ja dzisiaj wam powiem, co ja o tym wszystkim myślę, bo w sumie to jest taka drama przedszkolaków, mi się wydaje, że Rafonix i Boxden bardzo jakby tak przekrzykują się troszeczkę i ani jeden, ani drugi nie potrafi siebie zrozumieć poniekąd, więc ja będę tą nauczycielką w klasie i spróbuję tutaj dojść do porozumienia. Wiem, że drama już się skończyła, ale dalej jest tutaj dużo niedopowiedzeń, mi się wydaje. Jak wiecie lub może i nie, założyłem się o 10 tysięcy złotych ze swoim przyjacielem, czyli Karolem Frizem Wiśniewskim, kto jako pierwszy dobije 2 miliony subów. Jakby, no, troszeczkę mnie przegonił tak minimalnie, ale wydaje mi się, że damy radę, więc zostawcie suba, powiedzcie chomikowi, żeby zostawił suba. Jak już ustawiłeś tego unsuba i tego dislike'a, to możemy teraz oglądać. Pierw obejrzyjmy może shota na reakcję Rafonixa na to, że kanał został usunięty, w sensie Masno. Siema Rafon, czemu zablokowali wam kanał Masno? Czemu usunęli kanał Masno na YouTube? Wątpię, że usunęli, pewnie Boxdel usunął. Ta, Boxdel usunął, na pewno. Tutaj widać, że Rafonixa jakby to troszeczkę nie zdziwiło, że kanał Masno został usunięty, ale i tak sprawdził, bo jako pierwsza reakcja ludzi no to wbili na live'a Rafonixa, bo akurat miał, jak zbanowali Masno, no i się go dopytywali. No i on sądził, że serio Boxdel usunął, że jakby innej opcji nie ma, ze względu na to, że... Tak, właśnie sprawdziłem, czemu usunął, no bo nie wiem, no koniec projektu, wyprowadzamy się, no. Też nie, nikt mi nie mówi, że YouTube usunął kanał, kurwa, jak wczoraj jest info, że się wyprowadzamy, że nie mieszkamy i że koniec projektu. Usunął na bank. Tutaj ja myślałem, że on żartuje w sumie, jak to pierwszy raz oglądałem, ale coś tutaj jest i widać ewidentnie, że oni się pokłócili lub coś takiego i generalnie no nie zależy mu na tym Masno kanale i nie dziwię się poniekąd, no bo on w sumie może był dosłownie 10% tego, co się tam na Masno działo, on w ogóle tam nie występował i tak dalej. Nie dziwię się w sumie Rafonixowi, że pierwsza jego myśl to była, że usunęł jakby do Boxdel ten kanał, no bo skoro dzień przed mówią o tym, że kończą projekt i nagle usuwają im kanał, to jest logiczne, że po prostu oni usunęli i tyle. Bo jest to bardzo duży zbieg okoliczności, że akurat dzień po tym, jak już mówią, że no, no jednak nie będzie tego kanału, nagle to usuwają. Ale zawsze jest taka możliwość, tak? No, często jest tak, że są szanse bardzo marne na coś, a i tak się to wydarza, tak? No i w sumie o co ta drama, tak? Chcieli zamknąć projekt, YouTube mi usunął kanał, więc jakby nie ma co to przeżywać. Ale oczywiście Boxdel, czyli mistrz marketingu, wrzucił film z wyjaśnieniami, dlaczego Masno nie ma i tak dalej. No i właśnie sobie to teraz obejrzymy. I wam parę rzeczy dopowiem. Czemu zdecydowaliśmy się na to, żeby zakończyć projekt? Nikt nie zdecydował się na to, żeby ten projekt zakończyć. Tylko YouTube zbanował ten kanał i... Jeżeli to serio był przypadek, że dzień po tym, jak rozmawiali o tym, że już koniec tego projektu, akurat YouTube im zbanował konto, to kurde, wciul przypadek, naprawdę. W sensie, taki zbieg okoliczności, że normalnie prawie niemożliwy. Ale jak najbardziej na rękę Boxdelowi oraz tym, co zostali z tym Masno już bez maski. Więc jeżeli wiedzieli, że będą nowy kanał tworzyć i będą musieli go jakoś zareklamować, tak? I jeżeli by powiedzieli ludziom nagle, że o kurde, kończymy z Masno, robimy coś nowego, bo nam już nie chce Masno robić czy coś, nie wiem, w kominiarkach nam się nie chce chodzić, no to ludzi aż tyle by to nie przejęło i w sumie bardziej by ich wyzywali i pewnie by nie przeszli na ten nowy kanał. A nie wiem, albo Boxdel ma mega farta i po prostu zbanowali to jakby konto i to jest dla niego zbawienie w sumie i 200 IQ marketing, że teraz prędzej ludzie wejdą na ten nowy kanał, dlatego że Masno, biedne Masno, takie super było, zostało zbanowane. A jakby powiedział tutaj, że okej, przez Rafonixa zostało zbanowane, ale i tak chcieliśmy kończyć, to już aż tyle ludzi by nie przeszło na ten nowy kanał, tak? Możecie sobie zobaczyć, na przykład, nie wiem, wejść przez sklep na kanał i zobaczycie, że ten kanał nie został usunięty przez użytkownika, tylko został zbanowany po prostu. Przez YouTube. Najzwyczajniej w świecie przez YouTube. Dlaczego? No ponieważ Masny Ted, a.k.a. Rafonix, jest na czarnej liście YouTube'a i ma bana wizerunkowego. Dlaczego?
dlaczego po takim czasie zbanowano, a nie szybciej? Nie wiemy. Tego nie wiemy. Naprawdę ja wierzę w to, że nie wiem. To nie jest tak, że Boxdel zgłosił specjalnie swój własny kanał i zgaduję, że on nie chciał go usuwać. Pewnie jakoś dalej myślał, jak zrobić tą transakcję na nowy kanał, skoro to już Masno mieli nie kontynuować. I zgaduję, że poniekąd też go przejęło to, że jednak to Masno usunęli, no bo tam jednak są piosenki, które też generowały dochód już. Mniejsza z tymi pieniędzmi, ale jednak wiecie, były też pamiątki jakieś i tak dalej, więc raczej nigdy nie chcieli tego usuwać, więc na pewno jest tego smutno, ale też pewnie troszeczkę się ucieszył i pewnie mu troszeczkę kamień ze serca spadł, że ma teraz wymówkę, żeby zrobić ten nowy kanał i jakby łatwiej mu będzie. Tak. Nowy projekt to GNG. Nie po prostu chcemy się po prostu odrodzić. Kochamy muzykę. GNG Vlogs to jest poboczny kanał, który gdzieś tam mamy w planie. To... Dowód na to, że chcieli zakończyć Masno, to jest to w sumie, że mogliby zrobić po prostu drugi kanał Masno, gdzie nie ma Rafoniksa w tej kominiarce różowej, no i teoretycznie taki kanał nie powinien dostać bana. Tutaj słyszymy o tym, że będzie GNG Vlogs jakieś, czyli będą dalej niby robić to Masno, tylko teraz bez kominiarek i będzie się nazywać GNG, czyli że niby gang czy coś, więc takie wydaje mi się, nie, chcę dać temu szansę, tak? Na pewno gorzej niż Team X nie będzie, ale na pewno to już nie będzie to samo Masno co kiedyś. Bo jednak takich scenek jak na przykład Boxer klepie się po brzuchu, bez kominiarki to była totalna cringe'uwa. Na kanał wleciał właśnie nowy numer, mianowicie GNG Joker. Mam nadzieję, że wbijecie, zobaczycie. Dla mnie najważniejsze jest to, że po prostu ekipa starego Masno przetrwała. No walczymy po prostu o nową pozycję, bo budujemy coś nowego. Tak więc wspierajcie, zostawcie kciuka w górę. Tutaj nawet mnie tak nie interesuje jak pod tą nutą, którą po prostu macie w link w opisie. I tutaj to jest dla mnie najważniejsze. Tak więc serio wbijcie, wspierajcie. I odwdzięczę się wam na pewno w jakiś sposób, nie wiem, możecie napisać. No i co, to w sumie jest takie streszczenie tego filmu i teraz sobie obejrzymy, jak na to zareagował Rafoniks. No bo on tutaj, wiecie, mówił, że i tak chcieli zamykać, więc nie powinni się aż tak przejmować, a na filmie ewidentnie widać, że pod koniec są bardzo smutni i bardzo im zależy, żeby wejść na nowy tam kanał czy coś. ...się wygadać, ja teraz domyślam się, że większość wiadomości na live będzie, dlaczego zbanowali Masno, a ci gadają, że przez ciebie zbanowali Masno. Kurwa. No co ja mam powiedzieć, no... No, że w sumie to jest racja, no bo to jest chyba raczej jedyny powód, dla którego mogliby zbanować Masno, więc tak, Masno zostało zbanowane przez Rafoniksa. Ale ja wiem, o co chodzi tutaj Rafoniksowi, no bo skoro słyszał dzień przed banem, że projekt i tak kończą i już jakby, no, nie zależy im na tym i tak dalej, to trochę pewnie się spodziewał, że Boxdel będzie dobrym kumplem czy coś i powie, że no spoko, że zbanowali, wiadomo, smutno i tak dalej, ale i tak chcieliśmy tworzyć nowy kanał, bo chcieliśmy bez kominiarki latać, bo wtedy byśmy mieli więcej kontentu dla was i tak dalej, to wtedy by to było bardziej okej. Ale jednak, no jedno raczej jest prawdą, to, że kanał został zbanowany przez to, że Rafoniks tam był, aczkolwiek on tam był w 10%, więc w sumie też takie trochę dziwne, bo dość, że był w kominiarce, to jeszcze zazwyczaj go nie było na filmach, więc co, no ciekawi mnie, co tak naprawdę tam się stało. I dziwię się, jestem zszokowany i nie wierzę w to. I na pewno wy też w to nie wierzycie. Że przez 10 miesięcy YouTube mnie nie widział. Oni doskonale mnie widzieli przez 10 miesięcy. No wiadomo, że tak, no ale jednak YouTube, jak już dobrze wiemy, bardzo wolno działa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Bierzmy pod uwagę na przykład Daniela Bagikala, który tyle razy pod różnymi jakimiś dziwnymi sposobami streamował na YouTubie przez bardzo długi okres, pomimo tego, że na głównym koncie miał bana. Burze. Czarna lista, czego ja się nowości jakieś dowiaduję, kurwa, na streamie nowości się dowiaduję, że ja na jakiejś czarnej liście jestem. Hopie, to może ja... Ty, to weź mi napisz, gdzie ja mam napisać, to ja napiszę, bo ja nie wiem, o co chodzi, kurwa. To w Lidlu moją mordę wywiesili, że bułki zajebałem, czy co? O, zajebałem garść cukierków z Lidla i jestem na czarnej liście, tak? Okej. Okay. Czarna lista, kurwa. Tutaj Rafoniks troszeczkę jak dziecko, lub może jak Lord Kruszwil, jak manipulował swoimi widzami, się zachowuje, że on nie wie, o jaką czarną listę chodzi, on nie wie, o co chodzi, jaka czarna lista, i się śmieje, że coś tam w Lidlu jest zbanowane. Ale takie to, no mówiłem, że to jest dziecinna drama, no bo jednak, co prawda, to prawda, jego główny kanał został zbanowany. Co z tym przychodzi? To, że już nie może tworzyć kanałów YouTube, bo jakby to było takie łatwe, że o, banują ci jeden kanał, to stworzysz nowy, to te bany by nie miały sensu. Po tej pełnej emocji odpowiedzi
odpowiedzi widać, że to odpowiadał od razu po zobaczeniu tego, odpowiedział po 22 godzinach ponownie, już bardziej dojrzale, że tak to można ująć, i tam jest parę też interesujących faktów, które się dowiemy. Dobra, bez przesady, nawet jakby tak było, to po co taki film nagrywa i sobie tłumaczy sprawę w taki sposób, zamiast już nawet wymyśleć coś, żeby zadbać o to, żebym dobrze ja wypadł, bo ja kurwa zawsze chciałem, żeby on dobrze wypadł, a teraz mam w piździe to i nie będę kurwa robił tak, żeby dobrze wypadł, bo wali w chuja i dobrze wie, że było zebranie 2 dni przed usunięciem kanału i było powiedziane, że zawijamy manatki, bo to wszystko nie ma sensu, kurwa. Bo cały czas był wkurwiony, że chłopy filmów nie nagrywają. I że wiusy spadły, więc o czym tu pierdolić? Tutaj dowiadujemy się parę rzeczy. Po pierwsze to, że Rafonix jakby powiedział to, co ja sądziłem, czyli fajnie by było, jakby powiedzieli właśnie, że a tam i tak chcieliśmy zamykać kanał, więc pół biedy. A po drugie coś bardzo ciekawego, czyli to, że Boxer się spinał do nich wszystkich, że byli leniwi, że nie chcieli nagrywać i tak dalej i przez to chcieli zamknąć kanał. A, no i że wyświetlenia oczywiście też spadły. Super, dziękuję bardzo. Zamiast powiedzieć, że nie ma znaczenia, że usunięte, bo 2 dni przed była decyzja, że się zawijamy, więc kurwa, skąd płacz? Chuj w ten kanał, kurwa. Jak i tak nie chcieli już tam nic robić. To co to za płacz? Teraz zobaczmy sobie finalną odpowiedź Boxdela do Rafonixa, coś takiego wrzucił, gdzie odpowiada na to, co właśnie teraz Rafonix powiedział na streamie. Teraz co szukamy w tej odpowiedzi? W sumie najważniejsze to jest to, czy oni serio chcieli masno i tak czy tak zamykać, że to był projekt, który i tak już się kończył, czy nie. Bo to gadanie Rafonixa, że o jaka czarna lista, przecież to nie przeze mnie zbanowali, to jest właśnie takie dziecinne i totalnie widać, że pod emocjami odpowiedź, o. Płaciłem za ludzi i wiesz dobrze, jak dużo pieniędzy wyłożyłem z własnej kieszeni, bez twojego ryzyka, to pokazałeś mnie tak, jakbym naprawdę był jakimś największym złem, które spotkałeś, bo... Czekajcie, bo ja coś pominąłem. Gdzie Rafonix mówił, że on jest najgorszym złem lub cokolwiek takiego sugerował? Tylko powiedział, że raczej on usunął kanał i w sumie, że mu smutno i tak trochę do dupy, jeżeli chodzi o ich koleżeństwo, że tak jakby no zwalił całą winę na niego i nawet nie powiedział o tym, że i tak były jakieś tam problemy i chcieli zamykać ten kanał jakby przedtem, tak? I wielu brudów tutaj, stary, nie mam zamiaru wyciągać przed tą kamerę, ale to, że nie powiedziałeś o wielu rzeczach, które są naprawdę tutaj bardzo ważne, no to tego ci nie mogę odpuścić i muszę o tym powiedzieć. Oho, będą brudy wyciągane, no i to mi się podoba, to jest ciekawa drama. Kanał Masno został zbanowany i ty też dobrze o tym wiesz, bo okłamałeś swoich widzów, że nie widziałeś żadnych maili, po czym ja screenowałem ci na konferencję naszą briefowską wszystkie maile, które otrzymaliśmy i dobrze wiedziałeś i byłeś świadomy tego, że kanał został zbanowany, a nie usunięty przeze mnie. Zmanipulowałeś twoją widownię. Tutaj teraz powinny być dowody, daty, kiedy te screenshoty były wysyłane i tak dalej, ale w sumie to pierwsza jego reakcja po prostu była taka, że nie został zbanowany, tylko usunięty. Potem przyznał rację, że okej, został zbanowany, a dla niego to jest po prostu dziwne i tyle, więc no. Jakiś czas temu byłem na ciebie mega wkurwiony za to, ale nic ci nie powiedziałem, ale jak zacząłeś o tym gadać później ponownie i brałeś pod uwagę to, że robiliśmy zebranie o tym, że projekt był nierentowny, o tym, że zwalniamy wszystkich ludzi, bo nie ma sensu już dokładać, bo jesteśmy wypaleni, bo dobrze wiedziałeś o tym, że się wypaliliśmy, że są lockdowny, że nie idzie nagrywać i tak dalej. Aha, czyli to, co mówił Rafonix, czyli o tym, że chcieliście zakończyć masno, to jednak prawda i nawet Boxer to potwierdził. Więc jednak mógł powiedzieć na tym pierwszym filmie, gdzie przekierowywał na ten nowy kanał masno, tę gęgę, czy cokolwiek to było, to zamiast manipulować poniekąd emocjami widzów i mówić, że jest bardzo smutno i tak dalej, to mógł powiedzieć prawdę, że w sumie to ich aż tak bardzo to nie przejmuje, bo i tak chcieli zakończyć masno, lub nawet jak ich bardzo przejmowało, to i tak mogli to zaznaczyć, że i tak chcieli zakończyć ten projekt. Ja jestem po prostu, ja nie potrafię tego zrozumieć, stary, że ty, osoba, która naprawdę jest w internecie szczera, nie powiedziała naprawdę wielu rzeczy, które mogłyby zaważyć na ogólnej opinii wszystkiego, co żeśmy robili. Tak samo jak ty nie powiedziałeś w sumie jednej, to bardzo dużej rzeczy, które też mogły zaważyć na opinii tego wszystkiego, tym bardziej w wizerunku Rafonixa, czyli twojego byłego lub kolegę lub nie wiem, nie obchodzi mnie to, no właśnie to, że kurde i tak chcieliście zakończyć ten projekt. Zacznijmy od tego, że nawet Wardęga powiedział, że ja nie zbanowałbym kanału, bo to by było idiotyczne z mojej strony. No z Rafonem chodzi o to, że wiecie, jak... Ale
w ogóle, co to ma do tej całej sytuacji? To, że Wartęga potwierdził, że Boxdel by nie zbanował tego kanału, w sensie, no jakby nie usunąłby tego kanału, jakby no, no co to ma do tego? Po co przez 4 minuty on potwierdza, że no ja tego kanału nie zbanowałem, skoro Rafonik sam powiedział, że no, nie, no kurde, no nie usunął tego kanału, tylko zbanowali, ale i tak mu to śmierdzi, więc jakby nie rozumiem. Tym bardziej Wartęga, co on ma do tego w ogóle? Skoro tak jarałem się i wyłożyłem tyle po prostu kasy na to, żeby to wszystko chodziło, żeby były klipy, Masno Gang, Masno Mama Le, wszystko co robiliśmy było naprawdę dla mnie czymś, czemu oddałem serce i ten kanał był regularnie prowadzony. Masno, Masno regularnie prowadzone. Słyszeliście to, widzowie Masno? Ja jako jeden z nich, czyli widzów Masno, mogę wam potwierdzić, że Masno było podobnie z regularnością jak Freeze w tym roku. Jedynie kiedy byli naprawdę regularni, w sumie dwa razy, to na początku tego całego projektu, gdzie chyba przez tydzień mieli codziennie filmy, coś takiego, i drugi raz jak mieli płytę i musieli reklamować te preordery i tak dalej. I to nie jest kwestia tego, że mi się tego nie chciało robić, tylko kwestia tego, że wszyscy, łącznie z tobą, byli po prostu już wypaleni na tym kanale i nie szło dalej tego ciągnąć, bo wiesz dobrze, jak ciężkie było nagrywanie w tych kominiarkach i jak wiele problemów przez to mieliśmy. Wchodzenie do sklepów, do wszystkiego. Tam ja z łbem, kurde, zebry z taczkami chodziłem po galerii, ani jeden ochroniarz nie podszedł, więc... Ale wydaje mi się, że to jest chyba kwestia, że mi po prostu współczuli, bo serio, ja tam mogłem sobie fabrykę potu założyć w tej masce, więc poniekąd rozumiem to, że im się nie chce tych kominiarek nosić i w nich chodzić, bo jest to niekomfortowe, ale nadal co to wytłumacza w sumie? Tylko potwierdza, że i tak czy tak chcieliście zakończyć to całe Masno, bo się wypaliliście, a Rafon to i tak tam w sumie nic nie dodawał od siebie, tak samo jak Adam, tak szczerze mówiąc, oni to tam mogli w ogóle nie być, to by to w sumie nic nie zmieniło, tak będąc brutalnie szczerym, no. Że to nie jest kanał usunięty, tylko jest to kanał zbanowany. No tak, to było widać i w sumie szkoda, że Masno tak fajny kanał ma bana w sumie przez uczestnika, który stanowił nawet nie 10% tego całego kanału, ale jak już doszło do tego bana, a wy wszyscy byliście tam zgodni, że kończycie i tak czy tak lub zawieszacie na dłuższy czas Masno, no to trzeba było powiedzieć to na filmie tym, co tłumaczyliście, co się stało, a nie tylko powiedzieć, że ban przez Rafona, my bardzo smutni i elo, wbijajcie na nasz drugi kanał, żeby nam pomóc, bo nam bardzo smutno i nas tak pocieszycie. Walczyliśmy o to wszystko, żeby to jeszcze, żeby to odbudować, a ty miałeś to w dupie. Typowa normalnie musi być, jak są jakieś wyjaśnienia youtuberów i próbują się wybielić lub cokolwiek, wyjaśnić swoją sytuację i jest wciulcięć na tym całym filmie, żeby był bardziej ciekawy i no lepiej się to oglądało, ale oczywiście jak jest wdech 10-sekundowy, to nie wytną tego, bo musicie widzieć, jaka to jest poważna sytuacja. A ty sam powinieneś powiedzieć na swoim streamie, że to rzeczywiście był ban, a nie okłamywać ludzi, że to ja usunąłem kanał i sprawiać tak, jakbym to ja chciał wszystko zamieść pod dywan i stworzyć coś nowego bez ciebie. No dobra, no już wszyscy wiemy, pod wpływem emocji Rafonix powiedział, że usunął kanał Boxdel, pewnie się tam pokłócili czy coś przed tym i po prostu zbieg okoliczności, ale potem potwierdził, że no jednak został zbanowany. Wiecie, to jest tak jak ja, jak byłem dzieckiem, nie? Rodzice mi mówili o świętym Mikołaju, no i ja tak sceptycznie do tego podchodziłem, ale jak, kurde, dałem mu ciasteczka w nocy i wstawałem rano, widziałem, że tych ciasteczek nie ma, a prezenty są, no to musiałem w to wierzyć, tak? Tak samo jak się tam pewnie kłócili, to nie wiem, Boxdel może straszył, że dobra, usuwam ten kanał, rąbane was, jak się nie staracie i tak dalej, no to jak takie rzeczy Rafonik słyszał dzień przed, że już kończą ten projekt, no to kurde, uwierzył w to, że no serio usunęłeś to. No mi jest po prostu przykro, stary, nie? Bo czuję się jak największy śmieć i ja jestem w stanie zrozumieć ciebie, że oglądając ten film pod tytułem Było Masno, czyli ten poprzedni mój film, mogłeś się poczuć jakoś urażony. Chcę cię za to przeprosić, bo może rzeczywiście nie przemyślałem tego na samym początku, dokładnie jak publikowałem ten film. No i super, dosłownie tylko to wystarczyło powiedzieć w sumie gdzieś na początku i by było okej, teraz też jest okej, więc chyba koniec dramy, tak? No nie, bo jeszcze Boxdel zadzwonił do Rafonixa, więc też sobie to posłuchamy, ale jeszcze to obejrzymy do końca. Chcę byś przyznał mi rację, że naprawdę zaangażowanie moje w porównaniu do twojego, jeżeli chodzi o Masno, to było niebo a ziemia, bo kurde, no nie pozwolę, żeby ludzie myśleli tak, że zacząłem i
i zamiotłem pod dywan, bo wcale tak nie było. Czekajcie, bo ja zgubiłem wątek. Dlaczego on nagle gada o tym, że on to tak bardzo się starał, basto i tak dalej? No jakby, ja nie widziałem nigdzie, żeby Rafoniks powiedział, że Boxer się nie starał i nie wkładał serca w masno. No tego nie kumam. Tak samo nigdzie Rafoniks nie mówił, że to on wkładał całe serce w to masno i tak dalej, tylko wręcz przeciwnie. Po Rafoniksie było widać, że miał wyrąbane w ten projekt, jakby z tym się nie ukrywał. Ja naprawdę jestem załamany po prostu tą całą sytuacją. Ten Boxer jest tak załamany, że 20 razy już mówi, że jest załamany, więc naprawdę jest załamany, słuchajcie to. Na ten film w sumie Rafoniks odpowiedział też, mówiąc swoją opinię o tam różnych członkach Masto, że ich nie lubi, że są złym wpływem na Boxera i tak dalej, i tak dalej. W sumie nic takiego bardzo też ciekawego, tak samo jak Boxera, ale pod koniec Boxer zadzwonił do Rafoniksa i ten moment sobie obejrzymy. Jesteś na streamie, nie? Chcesz, wiesz, bo to jednak, ty byś chciał, nie, mogę być, stary Wojtek. Michał, spokojnie, nie trzeba wyciszać, Michał chce być na streamie, bo wie, że szoterzy szotują i to będzie uznawane jako też koniec konfliktu. Dlatego się nie ścisza mikro, prawda Michał? Tak. No, o to chodzi. Takie zabiegi. To są takie zabiegi, nie? Nie, bo kurwa, też teraz jadę do Warszawy akurat i powiem ci, że trasy. Kurwa, kminie nad tym, ja nie chcę, stary, wiesz, żeby mieli między sobą jakiś konflikt, ty bardziej, stary, że walczysz. Dzwoni do niego i gada o tym, że jedzie do Warszawy, ale tak, to jest typowy Boxer, ale w sumie jak na tak dziecinną dramę poniekąd, to zakończenie nawet okej, bo wydaje mi się, że tutaj dochodzą do jakiegoś porozumienia, przynajmniej publicznego, i chyba będzie git. To znaczy dla mnie, jako widza Masno, i tak nie będzie git, no bo oni chcieli zamykać Masno, już się przygotowywali do tego, żeby kończyć ten cały projekt, bo się wypalili, dlatego że mieli po 400 tysięcy wyświetleń na film, bo to jest tak malutko. Musisz uważać tam na swoją głowę, bo wiesz, że no z dnia na dzień byłeś już coraz słabszym człowiekiem, nie? Wyczerpywało cię to. Też, ale no obaj myślę, że kurwa gdzieś tam. Ja jestem zniszczony już tak, że nawet mi się rozmawiać, mi się już łzy cisną do oczu i ja kolejną walkę będę miał z rozjebaną głową. Dobra, ja kończę. Ej, Marcin. Miało być jakieś pozytywne zakończenie, że oni się pogodzili, super, ten zawalczy, ale w sumie to odnoszę troszeczkę wrażenie, że tak trochę smutne zakończenie, że on płacze na końcu, w sumie też nie wiemy przez co. Moje domysły to nie wiem, że coś prywatnie tam ewidentnie zaszło i w sumie też zaakceptował to po prostu, że go wykorzystali, żeby rozpromować ten nowy kanał. Tak mi się wydaje, lub może, nie wiem, smutny jest, bo jest banowany na tym YouTubie, nie mam pojęcia. Ale no cóż, no dosłownie smutne zakończenie, no bo Masno już w sumie pewnie nie będzie, na pewno nie będzie, więc to jest smutne. Zapalmy znicz na czacie dla Masno. No i co? No, wyżegnam się z wami. To był roller coaster, to był drama, to była taka drama, która w sumie nie musiałem o tym nagrywać, ale to bardziej czułem taki sentymentalny, że jako widz Masno chciałem zobaczyć w sumie wraz z wami i powiedzieć, co o tym wszystkim myślę. Bo to był jeden z nielicznych kanałów na polskim YouTubie, który był A. oryginalny, B. w miarę śmieszny, C. do oglądania, więc no naprawdę takie trzy miał aspekty, które no trudno na polskim YouTubie o takie coś. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Ja się z wami żegnam, widzowie. Zostawcie lajka, subskrypcję i idźcie na drugi kanał, bo na drugim kanale też nagrywam codziennie filmy, więc polecam. Zebo Gaming.